Dzień dobry, tutaj Marcin, a oto kolejny odcinek z serii Revolt. Dzisiaj zaczynamy kolejne mistrzostwa, tym razem srebrny puchar. I pokażę wam nową klasę, nową klasę samochodów. Klasy amatorów. Pierwszy amator to RC Sun. Drugi Candy Pebbles. Genghis Car. Aquasonic. I Mouse. Tak, reszta to już Advanced. Najlepszy z nich jest Candy Pebbles, tak. On jest najszybszy. Najszybciej się nim pokonuje okrążenie. Dlatego go nie wybierzemy. Wybierzemy kogoś trochę słabszego. Aquasonic ma naprzód chyba jako jedyny. Razem z Candy Pebblesem ma naprzód napęd z tej klasy. I nikt nie ma z tej klasy napędu na tył. Ale te szczegóły... Myślę, że wybierzemy sobie... A, może tak powiem. Jak przejdziemy brązowy puchar, to mamy odblokowane RC Sun i Candy Pebbles. Genghis Cara odblokowujemy chyba, gdy przejdziemy Time Trial dla klasy... Dla klasy Rookie. Ojej, coś mi się, język strasznie. Ciężko mi się mówi. Aquasonic odblokowujemy go, gdy będziemy mieli wszystkie najlepsze czasy chyba okrążeń. A Mouse'a to już nie pamiętam, jak odblokowujemy. Może przez arenę. Nie wiem. A więc wybierzemy sobie, myślę, Aquasonica. Tak. Go sobie wybierzemy. Zobaczymy, jak się jedzie z napędem naprzód. Jak widzieliście, on nie był elektrykiem, tylko był glow. Nie wiem, może na paliwo glow jest. A więc przechodzimy srebrny puchar. I pierwsza plansza przed nami. Zapraszam do oglądania. To pierwszy filmik, jaki nagrywam, gdy już mam komputer znowu ustawiony na stole. Bo tak to musiałem nagrywać na podłodze. Bo poprzednie filmy, na przykład z Raymana. Jak widzicie, nim się bardzo strasznie się ślizga. Plansza to jest świat zabawek. Fajna plansza. Pewnie te efekty będą zniekształcać głos. Jak znam życie. Ale cóż. Tutaj na juniorze trochę zahamujcie, bo walniecie w tą... Co widzieliście, w tą belkę walniecie i wtedy może was wywrócić. Taka rada na przyszłość. Tutaj radzę utrzymywać równowagę. Bo jak spadniecie, to stracicie trochę czasu. Ale mnie Berta Bali próbuje... z gruszek strzelić. Czy mi się wydaje, czy tam była zabawka ze Star Warsów? Zobaczymy na ostatnim okrążeniu. Znaczy na trzecim. Bo tu jest aż 6 okrążeń. Jesteśmy drudzy. Oczywiście Panga jest z przodu. Panga i Berta Bali zwykle będą najlepsze. Tak jak
pierwszych mistrzostwach doktor był najlepszy, tak? Panga i Berta Bali będą najszybsze. I teraz powinno być zabawka z... Jak widzieliście z lewej, była zabawka ze Star Warsów, o ile się nie mylę. Panga już tylko 20 metrów za nami. Przed nami, przepraszam. Ale z tyłu też nas ostro atakują. O, już nie ma Pangi. Co się stało? Coś za nami skwierczy. Nie brzmiało dobrze. Teraz widzicie z lewej. Taki pojazd z piątej chyba części. Czy z szóstej Star Warsów. A przynajmniej taka podróbka, tak jak... Plansza całkiem ciekawa. Tutaj, jak widzieliście, była pułapka. To było widać. No i wyrzucimy już resztę gruszek. Teraz mamy cukiereczka. No to... Nie ma kogo puścić. Bo Panga jest za nami aż o 50 metrów. I ostatnie okrążenie. Póki co rewolty mi się fajnie nagrywa. Teraz... Niestety ktoś puścił... Plamę oleju i spadliśmy. Tak, rewolty mi się fajnie nagrywa. Miałem z nimi problemów dużo na początku, ale już wszystko dobrze idzie. I to jest najważniejsze, że w końcu znalazłem jakiś poboczny lespie, który mogę nagrywać. Wygraliśmy z dosyć dużą przewagą. Za chwilę zobaczycie jaką. Mała, tylko pół minuty. Candy Pebbles drugi, Mouse trzeci, Berta czwarta, NY piąty, Panga dopiero szósta, Gengis wiadomo ostatni siódmy i RC-san ósmy. Jak się przyjrzycie Aquasonicowi, to widać, że on ma ryby naklejone na swoim... Na swoim... Jak to się nazywa? Nadwoziu. No. Tego słowa mi zabrakło. A to już wszystko w tym odcinku. Ja już się z wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie. To był pierwszy wyścig ze srebrnego pucharu. I do widzenia.